Ja się chowam, żeby nie... Szanowni Państwo, w imieniu Rady Miasta Opola witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości wręczenia tytułu honorowy obywatel Miasta Opola panu Mirosławowi Klozę. I w tym miejscu, Szanowni Państwo, Rada Miasta Opola na wniosek Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim podjęła uchwałę nadającą tytuł honorowego obywatela Miasta Opola panu Mirosławowi Klozę. Miro w klasyfikacji najskuteczniejszych wszechczasów w niemieckiej kadrze wyprzedził samego Gerda Bombera Müllera z wynikiem 68 goli, którego strzeleckie wyczyny wydawały się przez dziesiątki lat nie do osiągnięcia. Niezaprzeczalnie można więc uznać, że przyjęcie przez pana honorowego obywatelstwa miasta jest także dla Opola oraz całego regionu zaszczytem, ponieważ możemy nie tylko powiedzieć, że światowej sławy piłkarz urodził się w Opolu, ale jest też obywatelem tego miasta od dzisiaj, najmłodszy. Także dla mnie osobiście wielkim zaszczytem jest wyznaczona mi tutaj rola laudatora, gdyż na łamach naszego tygodnika Wochenblatt pojawił się pan nie tylko ze względu na swoje sukcesy, nie tylko dlatego, że spora grupa tutejszych fanów, szczególnie podczas mundiali, spotykała się w różnych miejscach regionu, aby wspólnie obserwować kolejne pana sukcesy, ale także właśnie dlatego, że jest pan synem śląskiej, a polskiej ziemi. Mirosław Klozę urodził się właśnie tutaj, w Opolu, w sportowej rodzinie Barbary i Józefa Klozy, którzy sami pięknie zapisali się na kartach historii sportu. Barbara Klozy to piłkarka ręczna, mistrzyni, reprezentantka Polski, która grała w Odrze Opolem, od Męcie Krapkowice, w barwach którego dwukrotnie zdobyła Mistrzostwo Polski oraz Starcie Opole. Ojciec Mirosława, Józef Klozy, to z kolei gwiazda piłkarskiego klubu Odra Opole, z którym jako napastnik grał m.in. w Pucharze UEFA, a jego ówczesnym trenerem był jeden z najsłynniejszych szkoleniowców w Polsce, Antoni Piechniczek. Jednak w 1978 roku Józef Klozy przeszedł do francuskiego klubu AJ Auxerre, a wraz z nim do kraju nad Sekwaną przeniosła się żona oraz dzieci Marzena i Mirosław. Do rodzinnego Opola rodzina Klozy wróciła w 1984 roku i młody, 6-letni wówczas Mirosław Klozy, najpóźniej wtedy pomiędzy blokami osiedla Habry, rozgrywał swoje pierwsze mecze, zaliczał pierwsze sukcesy, ale na pewno też i porażki. Powrót do Opola nie miał być jednak na długo. Los sprawił, że 9-letni wówczas Mirosław wraz z rodzicami i siostrą opuścił ponownie swoje miasto i podobnie jak tysiące innych Górnoślązaków, także rodzina Klozy wybrała na swój dom Niemcy. Tam też Miro stawiał swoje pierwsze kroki w lokalnych i regionalnych klubach sportowych, by w 2000 roku, czyli w wieku 22 lat, zadebiutować w Bundeslidze, a dokładnie w barwach czterokrotnych mistrzów Niemiec RTFC Kaiserslautern. Znakomita gra dla tego klubu przekuła się w kolejny awans sportowy. Otóż w 2004 roku Mirosław Klozy opuścił Dumę nad Renii Palatynatum, przenosząc się do jednego z najsilniejszych w tamtym okresie klubów Niemczech,
Werder Bremen. I tego samego roku po raz pierwszy w swojej karierze wystąpił w prestiżowej Lidze Mistrzów. Nad Weserą, The Iceman, jak nazywano Mirosława Klose, grał do 2007 roku i w międzyczasie został królem strzelców Bundesligi w sezonie 2005-2006 i wybrany piłkarzem roku w 2006 roku. Jednak we wspomnianym 2007 sięgnął po niego najpotężniejszy klub w Niemczech, jeden z największych na świecie, 27-krotny mistrz Bundesligi Bayern München. W barwach Bawarczyków dwukrotnie zdobywał Mistrzostwo Niemiec w 2008 i 2010 roku. Wywalczył też Puchar Niemiec 2008 i 2010, Puchar Ligi Niemieckiej i Superpuchar Niemiec. Stolicę Bawarii Miro opuścił w 2011 roku, przenosząc się do Lazio Rzymu, gdzie występował do 2016 roku. W tym czasie obolaniec z urodzenia pomógł Rzymianom wywalczyć Puchar Włoch, dotrzeć do finału Krajowego Pucharu i stać się ulubieńcem publiczności. Wracając do tego początku życia w Niemczech, trzeba wspomnieć, że nie były one dla Mirosława Klose łatwe. Między innymi ze względu na brak znajomości języka niemieckiego. Na pierwszym dyktancie w niemieckiej szkole w Kusel podobno bez błędu napisał tylko dwa słowa. Ja i danke, a więc tak, dziękuję. Za to od początku swojej bytności w Niemczech doskonale radził sobie na boisku, gdzie nadrabiał wszystkie szkolne niepowodzenia. Tamte czasy wspominał kiedyś na łamach mediów, mówiąc, tutaj zacytuję naszego obywatela honorowego, po szkole od razu szedłem na boisko pograć i kiedy tylko moi koledzy zorientowali się, że jestem całkiem niezły, zaczęli mnie regularnie wybierać do drużyny. To z kolei umożliwiło mi częste kontakty z rówieśnikami, które z kolei pozwoliły mi szybko nauczyć się języka niemieckiego. Ba, jako pierwszy w rodzinie byłem w stanie porozumiewać się po niemiecku. Koniec cytatu. Nie oznaczało to jednak, że pochodzenie miało iść w niepamięć. Tak typowo śląskie cechy i wartości, jak pracowitość, sumienność, samodyscyplina były zawsze częścią życia Mirosława Klosego, a także język polski, którego nigdy się nie wypierał. Znowu zacytuję. Z rodzicami i żoną, która też pochodzi z Polski, zawsze rozmawiam po polsku, a dzieci staram się uczyć języka polskiego i szczerze mówiąc całkiem nieźle nam to idzie. Na pewno nigdy nie zapomnę tego języka, ale nie ukrywam, że łatwiej jest mi udzielać wywiadów po niemiecku, zaznaczył swego czasu Mirosław Klose. I tym samym pokazał, że mimo sukcesów sportowych pozostał wierny swoim korzeniom i temu, co wyróżnia Ślązaków. Dwujęzyczność i wielokulturowość, które ludzi zawsze ubogacają. A skoro mówimy o śląskich cechach i wartościach, to należy też wspomnieć jeszcze jedno. Uczciwość i postawę fair play w sporcie. Bo jak mówimy fair play, to od razu na myśl przychodzi nam Mirosław Klose. W świecie futbolu uważa się go bowiem za wzór uczciwości, piłkarza, który zawsze grał fair i który pokazywał światu, że ma na tyle dużo umiejętności piłkarskie, że nie musi uciekać się do gry niezgodnych z przepisami. Dowodów na to jest wiele, ale przytoczę tylko te, które przez kibiców są najbardziej zapamiętane. A najbardziej głośny zdarzył się 26 września 2012 roku podczas meczu o punkty Ligi Włoskiej pomiędzy Lazio Rzym i SC Napoli. Miro już w trzeciej minucie tego meczu wpisał się na listę strzelców, a arbiter tego spotkania uznał bramkę i wskazał na środek boiska. Jednak niemiecki snajper zaapelował do sędziego o zmianę decyzji, twierdząc, że dotknął piłkę ręką. Arbiter uznał reklamację i gola nie zaliczył Rzymianom, którzy ostatecznie przegrali ten mecz 0-3. Mirosław Klose tym zachowaniem zaimponował jednak kibicom i mediom we Włoszech, oraz niemieckiej Federacji Piłkarskiej, która uhonorowała go w 2012 roku nagrodą Fair Play. Tak samo uhonorowany został 7 lat wcześniej, w 2005 roku, jeszcze jako zawodnik Werderu Bremen. Wtedy to sędzia spotkania podyktował rzut karny na korzyść jego drużyny za faul na nim, ale Miro przyznał się, że nie był faulowany. Efekt: arbiter odwołał decyzję i cofnął żółtą kartkę, którą wcześniej pokazał bramkarzowi. Droga piłkarska Mirosława Klose, jego postawa fair play, ale też przywiązanie do kraju pochodzenia czynią z niego niezaprzeczalnie postać godną naśladowania dla młodzieży w Polsce, Niemczech i na świecie. W naszym regionie wzorem jest dla co najmniej 500 dzieci, które dwujęzycznie uczą się gry w piłkę nożną w 13 Miro Deutsche Fußballschule. Lepszego patrona dla szkółek niż Mirosław Klose, skromnego, pracowitego, a przy tym podnoszącego wielkie sukcesy, trudno wyszukać. Sam Miro Klose nie tylko tym młodym piłkarzom może pokazać cenne wskazówki, ale także wielu innym młodym adeptom tego sportu. Już teraz należy bowiem do sztabu trenerskiego reprezentacji Niemiec oraz ukończył kurs trenerski.
przyszłości, jak wyjawił w jednym z wywiadów, chciał przejąć funkcję trenera w Bayern München. Panie Grunzel, życzę panu ziszczenia tego planu i już dziś cieszę się na artykuł pod tytułem Opolanin rządzi Bayernem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za te miłe słowa. Na pewno zawsze tak jest, ale to się, jak się tu stoi, to na pewno jest bardzo fantastyczne takie słowa. Słyszę dużo, dużo było też prawdy. Takie słowa trzeba powiedzieć. Nie, naprawdę duży zaszczyt dla mnie jest tutaj stać, ten miasto Opola, ten medal dostać, ten taki fantastyczny prezent. Bardzo, bardzo się cieszę tutaj być. Myśmy też mieli 2-3 terminy, co nie miałem, bo dużo też po mojej karierze musiałem dopiero moją drogę znaleźć, w którą teraz spróbuję trenera robić tą drogę. I teraz tutaj się cieszę być, bo muszę powiedzieć, że ostatni raz 4 lata temu tutaj byłem. I muszę też tylko powiedzieć, że trochę blisko pola, ale przyjechałem o pole, bo byłem u cioci i tutaj i muszę powiedzieć, dużo się zmieniło w tym mieście, ale rodzice bardzo dużo mi o tym mieście opowiadali i wiem, że się tutaj urodziłem i te ludzie, co mnie znają, wiedzą, że też mam dzieci, mam familię i to też jest dla mnie bardzo ważne, żeby moje dzieci kiedyś się widzieli to miasto, się z dziećmi tutaj przyjechać, żeby wszystko widzieli, byli raz tutaj, dzieci sami, bez mnie. Co też dla mnie jest bardzo ważne, bo tak jak teraz już powiedziałem, rodzice bardzo dużo o Habrach, dużo w piłkę grałem, to pan miał rację, grałem też na pewno moje pierwsze gole tam poszczególne. Wiem, że tam czy takie bloki duże stały, co żeśmy bardzo dużo dzieci tam, żeśmy się bawili, w piłkę grali i jeszcze raz muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę tutaj stać i tutaj być w pokoju i na pewno jeszcze częstej tutaj przyjadę. Dziękuję bardzo. Brawo! Nasza intencja szła troszeczkę szerzej. Znani sportowcy, wielcy sportowcy, czy chcą, czy nie chcą, stają się ikonami, stają się idolami, a ich zachowania, ich postawy są obserwowane, stawiane za wzór. I myślę, taka była nasza intencja, żeby pokazać społeczność opolskich Niemców, Ślązaków, ludzi stąd, od wieków, którzy swoją postawą, swoją tożsamością, są wyjątkowi. Włożyli wiele w rozwój tego miasta. I oczywiście ja mam tego świadomość, państwo też macie tego świadomość. Polsko-niemieckie relacje nie są łatwe. Ale właśnie dlatego powinniśmy robić wiele, żeby pokazywać, jak wiele dobrego polsko-niemiecka współpraca. Panie Mirosławie, pana rodzice, pan też mają wiele wspólnego nie tylko z Opolem, ale z Polską. Pokazywać, jak wiele dobrego może to przynieść. I to jest, myślę, ta dodatkowa intencja, która za tym stoi. Uhonorowanie i pokazanie pewnych losów. Losów, których również my doświadczamy. Nie bezpośrednio, pośrednio, bo ja też miałem w szkole, do której chodziłem, na innym opolskim osiedlu. Osiedlu Armii Krajowej, dzisiaj wtedy ZWF, przyjaciół, kolegów w klasie, którzy po wakacjach do szkoły nie wracali. Wtedy ciężko było wytłumaczyć, dlaczego ich nie ma, dlaczego nie przychodzą, co się dzieje. Oczywiście dzisiaj z perspektywy można zupełnie inaczej widzieć tamte postawy, tamte zachowania, rozumieć i pamiętać to, czego doświadczyliśmy jeszcze, wrócę na chwilkę do zeszłego roku, do 800-lecia Opola. Wielokulturowości tego miasta. Tego, że to miasto było budowane przez społeczności o różnej tożsamości, różnej historii, a one wspólnie dzisiaj
mogą wiele dla miasta dzięki swojej współpracy zrobić. I jestem stuprocentowo przekonany, bo nie można być 150, do tego, że jest Pan wzorem dla wielu Opolan, Ślązaków, że dzisiejsze wydarzenia dadzą tym ludziom siłę, przekonanie, że warto dalej razem budować naszą wspólną przyszłość. Przyszłość nie wolną od świadomości trudnej historii, ale przyszłość taką, w której Pana dokonania, Pana czyny będą symbolem współpracy i tego, że można dokonać, będąc stąd, rzeczy wielkich. Bardzo Panu serdecznie dziękuję.